tym roku, czy w te wakacje, tak, bo co roku robimy tego typu pracę, nastawiamy się na to, żeby w tych miejscach nauczycielom pracowało się łatwiej, a uczniom uczyło się łatwiej, tak? W związku z tym wymieniamy chociażby oświetlenie czy okna w salach, tak więc są nowe tablice, tego typu kwestie użytkowe. Oczywiście realizujemy także decyzje PPOŚ, czyli kwestia bezpieczeństwa. Chociażby w szkole nr 8 wymienione zostały drzwi do sali gimnastycznej, takie, które są automatyczne i w przypadku pożaru same się zamykają, odcinają dopływ tlenu, który dzięki temu zmniejsza się ryzyko rozprzestrzenienia się ognia. Tutaj w szkole nr 2 na przykład, na tle której stoimy, jest największy zakres prac, bo połączyliśmy siły, czyli zarówno prace remontowe w środku wykonuje nasza spółka KZB, natomiast na zewnątrz to jest inwestycja gminna, jest docieplenie budynku, nowa elewacja, nowa opaska wokół budynku, wymiana również okien i oświetlenia w salach lekcyjnych. Nie ukrywam, że zakres tych robót jest mniejszy niż w latach poprzednich. Złożyło się na to szereg czynników. Oprócz inflacji, wzrostu cen za materiały budowlane czy za robociznę, również doszedł element ograniczenia dochodów przez państwo polskie na rzecz samorządów. My mamy po prostu mniej pieniędzy, które jesteśmy w stanie wydawać chociażby na ten cel. Nie ma środków właściwie zewnętrznych, tak, nie ma KPO, w związku z tym nie mamy skąd czerpać pieniędzy z zewnątrz. Musimy korzystać na przykład z własnych sił, tak więc część prac wykonujemy już nie firmami zewnętrznymi, ale te drobniejsze prace, jak na przykład malowania, realizują pracownicy KZB. Tak więc no, staramy się realizować te najważniejsze potrzeby, ale odczuwamy kryzys, który dotyka samorząd. W innych szkołach tutaj nie ma żadnego zagrożenia, tak? Te wszystkie prace będą zakończone do 1 września. Tutaj być może jakieś jeszcze drobne prace poprawkowe, szczególnie na zewnątrz budynku, mogą się jeszcze odbywać po 1 września, ale mam nadzieję, że to będzie już tylko naprawdę kosmetyka, która nie będzie w żaden sposób wpływać na proces edukacyjny. Co roku w wakacje przeprowadzamy remonty i modernizację szkół i co roku przeznaczamy na te cele od 1,5 do 2 milionów złotych. Systematycznie podnosimy warunki nauczania dzieci, dzieci w przedszkolach i żłobkach, jak również warunki pracy nauczycieli. Zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem pracy, zatwierdzony przez dyrektorów szkół, systematycznie remontujemy poszczególne placówki. W tym roku udało nam się zrobić takie roboty jak naprawa i konserwacja pokrycia dachowego, cyklinowanie parkietów w salach lekcyjnych, wymiana podłóg na wykładziny tarkiet, naprawa i konserwacja stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana drzwi wejściowych do szkół i drzwi wewnętrznych, modernizacja oświetlenia, wymiana poziomów i pionów instalacji wodno-kanalizacyjnej, przebudowa łazienek dla personelu. We wszystkich szkołach, we wszystkich obiektach pracownicy nasi dokonywali malowania, odświeżania sal lekcyjnych, wskazanych w sal lekcyjnych, korytarzy, stołówki, świetlice i pomieszczenia administracyjne. Staramy się, aby w tych wyremontowanych pomieszczeniach były również wymieniane oświetlenia na elektroenergooszczędne LED-y. Spółka również wykonała wszystkie zalecenia decyzji Straży Pożarnej. Szkoła 8 w zakresie podziału stref pożarowych w budynku. Przedszkole numer 6 w zakresie likwidacji okładzin palnych. Żłobek jest to stara część budynku. Wykonaliśmy oddzielny system pożarowy wejścia klatki schodowej, jak również nową instalację hydrantową PPOŚ, jak i również oświetlenie
oświetlenie ewakuacyjne w tym budynku.